Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tej konferencji. Temat, który przedstawię, jest kwestią, która między innymi z uwagi na współczesny kryzys życia konsekrowanego i jego rozumienia warta jest analizy. Życie konsekrowane, będące naśladowaniem Chrystusa na drodze rad ewangelicznych z samej swej natury, jest głęboko i nierozerwalnie zespolone z Ewangelią. I tutaj ze względu na ograniczony czas wyznaczony, którego będę starała się trzymać, jedynie w mojej wypowiedzi zarysuję jedynie syntetycznie nauczanie kolejnych papieży posoborowych dotyczące ewangelicznego charakteru życia konsekrowanego. I to pozwoli wyciągnąć istotne wnioski. Niektóre bardziej szczegółowe wnioski będą podane jako krótkie komentarze, a te bardziej ogólne na koniec, w zakończeniu. Zatem punkt pierwszy, Paweł VI, promieniować Ewangelią. Święty Paweł VI odwołuje się do nauczania Soboru Watykańskiego II, który w dekrecie Perfecte Caritatis uznaje powrót do Ewangelii za pierwszą i najważniejszą zasadę odnowy życia zakonnego oraz stwierdza, że, tu cytuję, wszystkie instytuty winny uznać Ewangelię za swoją najwyższą regułę. Koniec cytatu. Według Vaticanum Secundum Pismo Święte jest autentycznym źródłem duchowości chrześcijańskiej. Częste czytanie, rozważanie Ewangelii jest wielokrotnie powierzane, zalecane zwłaszcza osobom zakonnym w tym celu, aby lepiej odkrywać tajemnice Jezusa Chrystusa i głębiej trwać w relacji z Nim. Papież Paweł VI wskazuje, że ewangeliczne świadectwo życia zakonnego jasno i z wielką siłą ukazuje prymat miłości Boga. Zaznacza, że wierność Ewangelii jest źródłem dynamizmu. Istotne elementy życia zakonnego muszą odpowiadać wskazaniom Ewangelii, które wprost prowadzą do dawania niezastąpionego świadectwa w sercu Kościoła. I właśnie konsekracja sprawia, że osoby poświęcone Bogu na własność doświadczają wolności. Wolność ta uzdalnia je do dobrowolnego pozostawienia wszystkiego, co nie jest Boże, po to, aby móc iść na krańce świata, by móc głosić Ewangelię. Osoby zakonne są powołane, aby, jak zaznacza Paweł VI, bardziej niż inni świadczyć o paradoksie Ewangelii, zgodnie z którym ten, kto chce zachować swoje życie, straci je, a ten, kto straci życie z powodu Chrystusa, znajdzie je. Papież Paweł VI zapewnia zakonników, że ich miłość do Jezusa, przeżywana aż do zaparcia się samych siebie, nie pozostanie bezowocna, lecz przyniesie głęboką radość, nadzieję życia wiecznego, a innym może skrócić drogę do Boga. I dlatego powierza im misję bycia drogowskazami dla współczesnych ludzi i zarazem zaznacza, że jest to wielka odpowiedzialność. I w tym kontekście stwierdza, tutaj cytuję, ludzie patrzą na was i osądzają, czy wasza wierność Ewangelii jest prawdziwa i szczera. Koniec cytatu. Osoby zakonne mają więc być znakiem, że Ewangelia jest żywa, a Królestwo Boże już jest obecne. I zgodnie ze słowami Pawła VI mają promieniować Ewangelią. Papież podkreśla tę konieczność dawania świadectwa Ewangelii, ponieważ dzisiejszy świat bardziej niż kiedykolwiek odczuwa potrzebę ujrzenia w osobach zakonnych ludzi, którzy uwierzyli Bogu, uwierzyli Słowu Pana, Jego zmartwychwstaniu i życiu wiecznemu, aż do tego stopnia, że całe swoje ziemskie życie
poświęcili dawaniu świadectwa miłości Pana Boga. Święty Paweł VI przekonuje zakonników, że świadectwo Ewangelii trzeba dawać osobistą świętością życia. I w adhortacji dzisiaj wielokrotnie wspominanej Ewangelii Nuncjandi papież Paweł VI wskazuje, że osoby zakonne mają szczególne znaczenie jako świadkowie Chrystusa, a świadectwo to stanowi jeden z pierwszych elementów ewangelizacji. Paweł VI zauważa, tutaj też zacytuję jego słowa, to milczące świadczenie o ubóstwie i oderwaniu od rzeczy tego świata, o czystości i niewinności życia, o woli przystającej na posłuszeństwo, stanowi wyzwanie wobec świata, a nawet wobec samego Kościoła, a ponadto może stać się pewną otwartą formą przepowiadania, która zdolna jest poruszyć także niechrześcijan, ludzi dobrej woli, przywiązujących wagę do wartości duchowych. Tu koniec cytatu. Ewangelia jest siłą, która ludziom oddanym całkowicie Bogu nie pozwala zatrzymać się, nie pozwala ustać w drodze. Punkt drugi, Jan Paweł II, specjaliści w dziedzinie Ewangelii. Nauczanie świętego Jana Pawła II dotyczące znaczenia Ewangelii w życiu konsekrowanym jest, jak wiadomo, bardzo bogate i wieloaspektowe. Papież przypomina to, co stwierdził Sobór Watykański II, że ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii. Jan Paweł II zaznacza, że osoby konsekrowane mają być, cytuję, specjalistami w dziedzinie Ewangelii Jezusa, utożsamiając swoje życie z Jego słowami i Jego przykładem. Koniec cytatu. Mają dawać świadectwo o istocie Ewangelii, czyli jak to ujmuje Jan Paweł II, o miłości Boga i bliźniego oraz o błogosławieństwach. Żywotność życia konsekrowanego jest uzależniona od stopnia wierności Ewangelii, która działa mocą Bożej atrakcji. Jan Paweł II naucza osoby konsekrowane. Nie przyjmuje się Ewangelii wyłącznie jako słusznej sprawy lub jako utopii. Ewangelia to ktoś, to Jezus Chrystus. To On nas wezwał, byśmy szli za Nim aż po krzyż. I nie można iść wiernie za Nim, jeśli przede wszystkim nie kocha się Go głęboko. Koniec cytatu. Zadaniem osób konsekrowanych w tym kontekście jest wierność wiecznej młodości Ewangelii. Święty Jan Paweł II przypomina, że poszczególni założyciele zakonów, założyciele zgromadzeń czy stowarzyszeń życia apostolskiego kierowani byli pragnieniami wypełniania Ewangelii, tu zazwyczaj jakiegoś określonego jej aspektu. I właśnie żywotność charyzmatu jest oparta na wierności Ewangelii oraz na wierności wskazaniom pozostawionym przez założycieli. Te wskazania są inspirowane Słowem Bożym. Założyciele właśnie dzięki mocy Ewangelii byli zdolni ofiarnie wcielać miłość Chrystusa. Natomiast pozostawione przez nich rodziny zakonne nadal kontynuują tę misję pod warunkiem, że u podstaw ich myśli, słów i działań nadal pozostaje Ewangelia. Według świętego Jana Pawła II istnienia osób poświęconych Bogu na własność nie da się zrozumieć bez odniesienia do Ewangelii, bez odniesienia do osoby Jezusa Chrystusa. W powołaniu i posłannictwie konsekrowanych Ewangelia znajduje szczególne urzeczywistnienie, staje się właśnie tą najwyższą regułą życia. Historia życia konsekrowanego przekonuje, że Ewangelia staje się rzeczywistością działającą dzięki miłosierdziu, które jest chwałą Kościoła i znakiem jego wierności Chrystusowi. I Jan Paweł II zauważa
że życie konsekrowane można uznać za żywą egzegezę słów Jezusa, słów zapisanych w Ewangelii według świętego Mateusza: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Czyli zatem związek pomiędzy życiem konsekrowanym a Ewangelią jest bardzo ścisły. Życie konsekrowane podtrzymuje też w ochrzczonych świadomość podstawowych wartości zawartych w Ewangelii. Osoby oddane Bogu decydują się na całkowity dar z siebie samych, złożony właśnie dla sprawy Ewangelii. Ewangelia umożliwia konsekrowanym rozeznawanie znaków czasu, odnajdywanie nowych odpowiedzi na pojawiające się problemy, pytania. I Jan Paweł II zaznacza, że dziś potrzebni są ludzie z miłością oddani Chrystusowi i Jego Ewangelii, aby mogli stawić czoło współczesnemu światu. I właśnie osoby konsekrowane jako zadanie mają ukazywać jedność między autoewangelizacją a świadectwem. I właśnie dzięki temu rodzi się ten nowy zapał, nowa moc dla głoszenia Ewangelii. Ewangeliczny charakter życia konsekrowanego jest jego istotnym elementem, który świadczy też o tym, że w Kościele właśnie życie konsekrowane nie jest rzeczywistością odosobnioną czy drugorzędną. Ponadto profesja rad ewangelicznych osób zakonnych pobudza wierzących do coraz większej wierności Ewangelii. I tutaj możemy tak stwierdzić, że właśnie osoby konsekrowane są odpowiedzialne za ten poziom życia Ewangelią. Ich świadectwo odgrywa znaczącą rolę. Osoby zakonne wybierają sposób egzystowania, który był udziałem Jezusa, czyli w czystości, w ubóstwie, w posłuszeństwie. I ten sposób egzystowania wybierają jako najbardziej radykalną formę życia Ewangelią na tej ziemi. Dokładają starań, by dzięki sile Ewangelii dążyć do pełnego upodobnienia się do Chrystusa, by być, tutaj cytuję Jana Pawła II, historyczną kontynuacją szczególnej obecności zmartwychwstałego Pana. Według świętego Jana Pawła II, pomimo różnorakich trudności, osoby konsekrowane nie mogą tracić ufności właśnie w tą ewangeliczną moc tej formy życia. Rozważanie Ewangelii ma na celu uczenie się spoglądania na świat w świetle wiary, czyli spoglądania na świat wraz z Chrystusem, i ma też doprowadzić do tego, by w osobie konsekrowanej odcisnęły się rysy wcielonego słowa. To jest zgodnie z określeniem Jana Pawła II. Ewangelia musi więc w sposób istotny formować, kształtować myśli, uczucia osób konsekrowanych. Punkt trzeci, Benedykt XVI. Ewangelia jako norma życia konsekrowanych. Według papieża Benedykta XVI podstawowy związek pomiędzy życiem całkowicie poświęconym Bogu a Ewangelią opiera się na prawdzie, że życie konsekrowane rodzi się ze słuchania Słowa Bożego i przyjmuje ono Ewangelię właśnie jako normę życia. Ponadto jest żywą egzegezą Słowa Bożego. Życie konsekrowane jest też świadectwem umiłowania Ewangelii. I tutaj Benedykt XVI zwraca uwagę, że w sposób szczególny ma oznajmiać wszystkim logos nadziei. Zdaniem tego papieża osoby konsekrowane mają być we współczesnym świecie wiarygodnym, jasnym znakiem Ewangelii i zarazem jej paradoksów. Nie mogą ulegać mentalności obecnych czasów, lecz ciągle na nowo angażować się. Są powołane, by świadczyć o nadziei, którą promieniuje życie zgodne z Ewangelią. Są zarazem wezwane, by zrozumiały i przyjęły w swoim życiu prawdę o tym,
że Królestwo Boże jest skarbem, dla którego warto zostawić wszystko. W rezultacie głoszą dobrą nowinę swoją postawą. I tutaj cytuję Benedykta XVI, dają milczące świadectwo, że pośród codziennych wydarzeń, niekiedy nazbyt burzliwych, jedynym niezawodnym wsparciem jest Bóg, niewzruszona skała wierności i miłości. Koniec cytatu. Czyli osoba konsekrowana jest powołana do wierności ewangelicznej niezależnie od zmieniających się okoliczności. I właśnie jedynie uznanie Ewangelii za normę życia sprawia, że osoba konsekrowana staje się tym wiarygodnym, autentycznym świadkiem Chrystusa. I Benedykt XVI zauważa wartość oddziaływania konsekrowanych, gdyż według niego to właśnie Ewangelia jest największą siłą przemiany świata. I osoba konsekrowana żyje w służbie Ewangelii, która przynagla do realizowania dzieł przyczyniających się do dobra innych ludzi, przyczyniających się do umacniania w nich wiary, nadziei, miłości, do poszukiwania też osób zagubionych. I Ewangelia właśnie jako dobra nowina daje wielką, niezawodną nadzieję wszystkim, którzy się na nią otwierają. I zdaniem Benedykta XVI wspólnoty zakonne, oczywiście o ile są przeniknięte autentycznym duchem braterstwa, pokazują, że dzięki Ewangelii życie ludzkie nabiera blasku oraz otrzymuje nową jakość opartą na wierze, miłości i prawdzie. Benedykt XVI stwierdza, że za sprawą konsekrowanych staje się jawne, że tutaj cytuję, ludzkie relacje mogą się zmieniać, że miłość nie jest utopią, a wręcz jest sekretem budowania świata bardziej braterskiego. Koniec cytatu. Ewangelia ma też siłę przemiany nie tylko świata, ale też właśnie siłę przemiany ludzkiego wnętrza. I moc Ewangelii ujawnia się najpełniej w tych, którzy chcą dawać się jej kształtować, którzy rozważają Ewangelię, przyjmują ją, tak jak pisze Benedykt XVI, właśnie tym sercem otwartym, całkowicie oddanym sprawom Boga. I papież przypomina, że medytacja Pisma Świętego, właśnie zwłaszcza Ewangelii, jest tym konstytutywnym składnikiem duchowości. Tak było zarówno w dawnych wiekach, ale też czy w dawnych formach konsekracji, ale też oczywiście w nowych. I przynagla osoby zakonne, by ich duchowość ewangeliczna stawała się ponadto też widoczna i odczuwalna dla tych, do których są one posłane. Tak, żeby cały lud Boży mógł z tego odnieść korzyść, jak pisze papież. Osoby konsekrowane mają być przeniknięte więc tą ewangeliczną logiką. Co więcej, same żyjąc Słowem Bożym w codzienności, mają zachęcać innych do otwierania się na wartości, na przesłanie Ewangelii. Punkt czwarty, papież Franciszek, żyć Ewangelią i głosić Ewangelię. Papież Franciszek, który ogłosił w Kościele rok życia konsekrowanego, zauważa, że dzisiaj potrzebny jest tlen Ewangelii, tutaj to zgodnie z jego określeniem. I według niego istnieją takie dwie szczególnie uprzywilejowane przestrzenie osobowe, w których Ewangelia najpełniej objawia się, najpełniej się ucieleśnia i są to rodzina i właśnie i życie konsekrowane. Osoby konsekrowane swoim istnieniem, swoją obecnością dają świadectwo o pięknie i prawdzie Ewangelii, oraz sprawiają, że Kościół jest w świecie, tutaj zgodnie ze słowami papieża Franciszka, obecny jako źródło nadziei, uzdrowienia i miłosierdzia. I w liście apostolskim z okazji roku życia konsekrowanego papież przypomina to, na co już wskazywał Sobór Watykański II właśnie w dekrecie Perfecte Caritatis, że każda forma życia konsekrowanego rodzi się z wezwania Ducha Świętego,
z wezwania, by iść za Chrystusem, ale właśnie tak, jak tego naucza Ewangelia. I Franciszek stwierdza, że dla założycieli i założycielek zakonów i zgromadzeń absolutną regułą była Ewangelia, a wszelkie inne reguły, wszelka inna reguła pragnęła być jedynie wyrazem Ewangelii i taką pomocą, takim narzędziem, aby żyć nią w pełni. No, o tym już też była mowa wcześniej. Ewangelia jest więc tą niezastąpioną zasadą życia, natomiast tak jak zauważa papież Franciszek, właśnie to Duch Święty w swojej kreatywności przekłada Ewangelię także na różne reguły życia konsekrowanego. I osoby poświęcone Bogu na własność są stale ewangelizowane przez Ducha Świętego. I przyznawanie nadrzędnego miejsca Ewangelii musi iść w parze z wiarą w jej moc. I tutaj też papież Franciszek zauważa, że musi też temu towarzyszyć ta wiara w moc Ewangelii, w jej zdolność do nawracania serc ludzkich ku Chrystusowi, do prowadzenia ludzi drogą zbawienia. I papież Franciszek przekonuje osoby konsekrowane, tu cytuję, że wartością Kościoła jest zasadniczo życie Ewangelią i dawanie świadectwa wierze. Koniec cytatu. Dlatego osoby konsekrowane, właśnie zgodnie ze wskazaniami papieża Franciszka, mają wychodzić, głosić Ewangelię na peryferie egzystencjalne, mają wychodzić na rozstaje dróg, jak to określa papież Franciszek. Mają dawać świadectwo osobistego odkrywania miłości Boga, który stał się człowiekiem, który wydał samego siebie i jako żyjący ofiarowuje człowiekowi swoje zbawienie i swoją przyjaźń. Zdaniem papieża Franciszka, ten, kto głosi Słowo Boże, doświadcza zarazem, że orędzie ewangeliczne jest tak głębokie i tak bogate, że zawsze przerasta człowieka. A to przeżycie zarazem umacnia tego, kto głosi i też utrzymuje w takiej postawie pokory. Już kończę. Papież wzywa wprost więc osoby konsekrowane do prowadzenia duszpasterstwa nadziei, też rozwija tą kwestię i mówi o tym, często o tym też wzywa, żeby osoby konsekrowane, żeby inni mogli czytać w ich życiu na Ewangelię. Tu jeszcze by też w tym momencie trzeba było przywołać dokumenty, które powstały z roku, w okazji roku życia konsekrowanego, to pozwolę sobie w takim razie pominąć, czy muszę nawet. Ale też warto do nich sięgnąć. Te dokumenty oczywiście też wskazują na ciągłość nauczania Kościoła. I przejdę już do krótkich wniosków. Więc z przeprowadzonych rozważań wynika po pierwsze, że Ewangelia jest nie tylko regułą, ale ponadto najwyższą regułą życia dla wszystkich form życia całkowicie oddanego Bogu. To pierwszy wniosek. Drugi wniosek. Omawiana kwestia jest dobitnym przykładem ciągłości posoborowego nauczania Kościoła. Tutaj też możemy, jak widzieliśmy, każdy z papieży nieco inaczej rozkłada akcenty swojej myśli, jednak wszyscy jednoznacznie domagają się od osób konsekrowanych pełnej wierności Ewangelii, a co jest z tym nierozdzielnie związane, wierności życia ślubami, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, też wierności w modlitewnym rozważaniu Ewangelii. I oczywiście też można wskazać wiele punktów zbieżnych w nauczaniu papieży. I ostatni wniosek, kiedy właśnie wobec tego współczesnego kryzysu życia konsekrowanego te przedstawione zalecenia nabierają szczególnego znaczenia i stanowią niezbędny drogowskaz na przyszłość. Czyli jeżeli właśnie więc osoba konsekrowana nie żyje Ewangelią, Chrystus nie żyje w niej i zostają naruszone same fundamenty życia radami ewangelicznymi, a życie zakonne staje się też niespójne, pozbawione sensu. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.